Widzowie. Dzisiaj na specjalne warzyczenie pokażemy Wam, jak wrąt kapurowy dokonał destylacji denaturatu. Wszystkie niezbędne produkty i narzędzia złącznie z nożem komandosa są już na miejscu, a więc przystępujemy do wykonania wyżej wymienionego zadania. Oczywiście w prezentacji towarzyszy mój wierny druh. Maksymilian, zachowuj się. Ludzie patrzą. Na dno naszego filtra użyjemy higienicznych wacików, które będą stanowić pierwszą warstwę naszego określonego filtra. Na drugą warstwę korzystamy węgiel drzewny, bioaktywny, który został nam po pieczeniu naszych uroczych bułeczek. Następnie dodamy trochę świeżego żwirku, który będzie trzecią warstwą filtrującą. Oczywiście wzmocnimy to jeszcze ekologicznymi krocinkami, które w lesie zostają po wycięciu drzewa. I tak oto przygotowany filtr wyposażymy jeszcze w dodatkowy odsącznik, którym będzie, jak to mówię, nasze ekologicznie wykonane pieczywo. I cóż, prawie nasz filtr jest gotowy. A więc dostosujemy wysokość naszego filtra do zdolności adaptacyjnych pojemnika i będziemy powoli szykować się. Został wzbogacony o jeszcze jedną warstwę w celu uzyskania lepszego efektu i powoli przystępujemy właśnie do destylowania naszego produktu wyjściowego. Oczywiście nie będziemy spożywać, ale metodę musimy zademonstrować. Jeśli ta metoda Wam się podoba, to zostawiajcie subskrypcję i łapki w górę. A widzicie, jaki jest efekt. Wlewamy produkt wyjściowy, a coż otrzymujemy? Czysty i piękny, boski nektar Bogu. Filtracja przebiega na żywo. Asystent jest, który pilnuje, żeby Pan się nie dobrał, żeby mu tam pokusa go nie brała. O, wokoło są jeszcze ekologiczne mrówki, które też patrolują teren i nadzorują proces produkcji. Jak widać na załączonym obrazku, proces przebiega bardzo sprawnie. Widzimy, że filtr spełnia swoje zadanie. Proces destylacji dobiegł końca, więc nasz szlachetnie wydestylowany truneczek przelejemy specjalną, limitowaną butelczynę. Wlaliśmy od serca i cóż, ponieważ jest to specjalna edycja limitowana, napiszemy, z jakiej okazji to się stało i że to jest trunek specjalny. A jako do ekoliczną to tworzymy na 500 000
subskrypcji. Które mam nadzieję, że pomożecie mi uzyskać. A ponieważ jest to łakomy kąsek, żeby być naszą specjalną edytowaną licję naleweczki leśnej wzbogacimy o świeże pędy, sosny i ekologiczne kwiatki, które wykorzystywaliśmy do gotowania zupy mlecznej. Albowiem ma być to nalewka ziołowa i pachnieć uroczym lasem. Dodatek ziół kwiatów podniesie jej walory smakowe. A ponieważ jest to specjalna, limitowana edycja, jest łakomym kąskiem, musimy ją udekorować, albowiem zasłużyła na to i uzyskuje status gwiazdy. Ponieważ to, jak powiedziałem, jest to łakomy kąsek dla przypadkowych smakoszy i żeby nas nie korciło, dokonamy zabezpieczenia i ukrycia w to w bezpiecznym leśnym sejście ziemskim. W tym celu wykorzystamy specjalny, podarowany mi przez mojego dziadka uroczy kufer, który jest rodzinną pamiątką, ale poświęcę go w szlachetnym celu. Składamy to ten szlachetny, limitowany trunek. Zamykamy, ale to nie tylko, że zamykamy na mini zameczek, ale zabezpieczymy to przed wandalami, innymi niegodnymi ludźmi, którzy chcieliby dobrać się do tego szlachetnego trunku specjalnym zabezpieczeniem pod nadzorem komisji, która jest tu reprezentowana przez mojego kolegę i wiernego ducha Maksymiliana, dokonamy zapięcia, a klucz będzie miał szlachetny bohater walk afganistańskich, Maksymilian. O, mamy niewielkie trudności, zamknięcie kłódki, ale udało się. Klucz oddajemy pod szlachetną opiekę brata Maksymiliana. Bracie Maksymilianie, tobie powierzamy pieczę nad naszym super trunkiem. Gwarantujesz, że będziesz wierny służbie dla Pana? Ja wiem, że wiernie mi służyłeś i będziesz wiernie służył. A naszą tak uroczą, zabezpieczoną skrzynię złożymy w skarbcu ziemnym, który uprzednio przygotowaliśmy, żeby nie zadudzać Wam moimi długimi występami. Tu jest dosyć głęboki, nikt nie wie, gdzie się znajduje. Teraz dokonujemy go zasypania. Udeptujemy. Potem dokonamy jego maskowania. Ale się to będzie specjalne maskowanie. Tak oto zabezpieczony nasz produkt czeka na specjalną okazję, o której już Wam mówiłem. Dziękuję za uwagę.